Hipokryzja i cynizm rządu PiS sięgnęły zenitu. Z jednej strony PiS szczuje na biednych ludzi, którzy utknęli na granicy białoruskiej, żerując politycznie na ich nieszczęściu. Z drugiej sprzedaje na lewo i prawo wizy, jak sałatę na straganie pod polskimi konsulatami. Trzeba dzisiaj powiedzieć jasno PiS stworzył mafię wizową, która naruszyła fundamenty bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. W każdym państwie jest mafia ale Polska stała się pierwszym państwem rządzonym przez mafię. Politycy PiS okazali się cynicznymi handlarzami bezpieczeństwa Polaków i Europejczyków.